Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan. Ty, synu człowieczy, słuchaj tego, co ci powiem. Nie opieraj się jak ten lud zbuntowany. Otwórz usta swoje i zjedz, co ci podam. Popatrzyłem, a oto wyciągnięta była w moim kierunku ręka, w której był zwój księgi. Rozwinęła go przede mną. Był zapisany z jednej i drugiej strony, a opisane w nim były narzekania, wzdychania i biadania. A on rzekł do mnie: Synu człowieczy, zjedz to, co masz przed sobą, zjedz ten zwój i idź przemawiać do Izraelitów. Otworzyłem więc usta, a on dał mi zjeść ów zwój, mówiąc do mnie: Synu człowieczy, nasyć żołądek i napełnij wnętrzności swoje tym zwojem, który ci podałem. Zjadłem go, a w ustach moich był słodki jak miód. Potem rzekł do mnie: Synu człowieczy, udaj się do domu Izraela i przemawiaj do nich moimi słowami.